Jak po Zosi Beksińskiej dostałam na festiwalu w Gdyni główną nagrodę, a potem za tę samą rolę Orły przyznane mi przez Akademię Filmową, to zaczęły mi towarzyszyć tak zwane nagrodoleńki, tak to nazwałam na swój własny użytek, że jeżeli zagram cokolwiek w polskim filmie, to będę się kojarzyła właśnie tak mocno reżyserą z taką postacią jak Zosia Beksińska, aż tu nagle właśnie ni stąd, ni zowąd dostaję propozycję od Janusza Kondratyka, żeby zagrać Igę Cembrzyńską, no osobę kompletnie po prostu na drugim biegunie, ognistą w Szpileczkach, co zakocha się w Siną Dal. I ja nie zadaję takich krępujących pytań nigdy reżyserom, ale ponieważ to była krótka piłka i czas to był właściwie awaryjny mojego przygotowania się do tego filmu, zadałam Januszowi to pytanie, dlaczego ja? Tego pytania unikałam, ale zadałam to pytanie, dlaczego ja? Na co mi odpowiedział, Boże, niektórzy ludzie w ogóle nie wiedzą, jaki mają styl. To była cała odpowiedź. No ale twierdził, że gdzieś takie po prostu cwane, urocze baby w Zosi Beksińskiej, takie baby, jakim czasem jest wspaniała, cudowna Iga, zobaczył, więc to jest sekret jego postrzegania. Ja się tylko ucieszyłam bardzo, że spektrum jest takie wysokie, znaczy takie szerokie i że nie zostałam zaszufladkowana jak na razie. W filmie miała zagrać sama pani Iga Cembrzyńska. Doszło do kręcenia zdjęć i okazało się, że to jest po prostu dla niej za trudne na tę chwilę i poproszono mnie o tak zwane nagłe zastępstwo, więc czasu do przygotowania się miałam tyle co nic. Nawet perukę dostałam po niej. Na szczęście się okazało, że głowy mamy podobne, chociaż moja jest, mimo że rozmiar ten sam, troszkę inaczej zbudowana. I owszem, to mi dawało do wiwatu przez kilka dni, póki nie było czasu dla charakteryzatorki, żeby tę perukę lekko poprawiła. Dla mnie to w ogóle był problem, bo zwykle mam taki problem, po prostu to jest chyba bardzo poważny problem dla aktora czy dla aktorki, zawsze grać żyjącą postać, biograficzną i żyjącą postać. I jeszcze jak w przypadku Igi Cembrzyńskiej, dość mocną ikonę dla niektórej, dla pewnej części społeczeństwa. Więc to raczej było dla mnie takie pytanie, po co? Nie jak, bo ja jestem aktorką, lepiej czy gorzej umiem udać kogoś, tak? Chociaż myślę, że pierwsza lepsza artystka kabaretowa, gdyby chodziło o odrobienie pani Igi Cembrzyńskiej albo jakiejś innej pani, zrobiłaby to lepiej ode mnie. Więc pytałam, dlaczego, jaki to ma sens, próbowałam. Więc bardzo szybko jakby idzie na konwencję, którą mu się zaproponuje. Gdybym na przykład była długowłosą blondynką, taką jak pani, to nie byłoby pytań, byłoby to po prostu historia o mężczyznach i ich żonach i o jakiejś aktorce długowłosej blondynce. Za jakiś czas, kiedy film będzie działał, a na przykład pamięć o Idze Cembrzyńskiej i tej sensacji rodzinnej, czy tej historii rodzinnej zaniknie, to zostanie tylko opowieść, może przypowieść, mam nadzieję, o rodzinie. I tak chciałam. Ale Janusz chyba bardzo po prostu potrzebował Igi jako takiej. Czyli byłam po prostu ruda w jej ulubionej fryzurze, upierścieniona i umalowana, jak ona ubrana, jak ona motorycznie też się starałam tak zachować. Ja poznałam panią Igę Cembrzyńską, poprosiłam o krótkie spotkanie. No to musiało mi wystarczyć za przygotowanie. Ale słyszę od osób, które znały Igę Cembrzyńską, co jest dla mnie bardzo ciekawym spostrzeżeniem, że nie odrobiłam jej dokładnie, chociaż zrobiłam ją dość dokładnie, ale jestem też tam mocno ja, więc się, nie wiem, może komplement jest zbyt przesłodzony, a może do aktora zawsze dociera tylko ten dobry, nie wiem, zobaczymy.